się w dzisiejszą Ewangelię, przychodzi mi na myśl cytat z jednej z polskich komentarzy. Cytat ten doskonale znany, brzmią sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Niby z uśmiechem, niby z przymrużeniem oka, ale przecież w głębi serca, może też najdalszym zatamarkiem naszego umysłu, identyfikujemy się przecież z tym powiedzeniem. Bo lubimy, żeby sprawiedliwość była naszą sprawiedliwością, żeby była po naszej stronie. Żeby sprawiedliwe było to, co jest dla nas korzystne. Chcemy wydawać sądy i oceny. Lubimy wydawać wyroki odnośnie innych. Im mniej mamy informacji, tak to bywa, tym łatwiej jest wydać nam wyrok, osądzić. Im mniej o kim o czymś wiemy, tym bardziej jesteśmy jednoznaczni i surowi w swoich ocenach. I nie daj Boże, jeżeli sprawy nam radość decydowania o losie innych, oceniamy ich, nie daj Boże, jeżeli nie obchodzi nas cierpienie, jakie czasami w swoim życiu sprawiamy, osądzając innych. Czym jest ból ludzkiego sądu i nieporadność ludzkiej sprawiedliwości, przypominamy sobie najczęściej wtedy, gdy ktoś próbuje wyrokować o nas. I natychmiast potrafimy wtedy przywołać słowa Jezusa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, was osądzą. Taką miarę, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzi grzask swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu po skórze usunę grzask swego oka, gdy belka krwi wokół twoim? Mój drodzy, dzisiejszy fragment skazania na górze dotyczy zasad, jakie winny panować we wspólnocie. Bez względu na to, jaka to jest wspólnota, czy to wspólnota rodziny, czy inna wspólnota, czy też wspólnota zakonna, nasza wspólnota. Osąd drugiego człowieka, o którym mówi dziś Jezus, nie może mieć miejsca w żadnej z tych wspólnot. Człowiek nie ma prawa sądzić drugiego człowieka. Z wielu względów, bo sąd jest zarezerwowany dla Boga, jak słyszeliśmy, bo nie znamy historii życia drugiego człowieka. Nie wiemy tak naprawdę, co powoduje mi takie, a nie inne działania, bo sami nie musimy być osądzani. Jezus nigdy nie sądzi, zawierał stanę, nazywał zło po imieniu, ale po pierwsze miał do tego prawo, po drugie czynił to z wielką miłością. Po trzecie wypowiadając prawdę, nigdy nie czynił tego po to, aby kogoś skrzywdzić. Zresztą nie tylko Jezus, kiedy patrzymy na Jana Chrzciciela, jego sądy, choć surowe i zdecydowane, w konsekwencji przynosiły wielkie dobro w postaci nawrócenia serc. Jan w drodze nie szukał ani popularności, ani kariery. Nie chciał przypodobać się wszystkim, a jednocześnie był wierny swojej misji. Był nie tylko człowiekiem prawym i uczciwym, ale także bardzo pokorny, jednoznaczny w tym, co robi i w tym, co mówi. Dlatego też, jak wiemy, uszanowany sam król Herod chętnie go słucha. Jan od początku swojego życia był człowiekiem niezwykłej misji. Ewangelia mówi o tych słowach, a wszyscy pytali, kimże będzie to dziecię? Kim będzie mały Jasiu? Bo tak naprawdę ręka Państwa od początku z nim była. Nikt nie przypuszczał, że z tego Jasia rośnie Jan Chrzciciel. On zwiastował, on zapowiadał, wskazywał na tego jedynego, który miał zbawić świat. I dlatego świadomy swego posłannictwa Jan był człowiekiem absolutnej prawości. Był człowiekiem moralnej uczciwości. Był człowiekiem prawdy. Z mocą i bez prawdą głosił konieczność nawrócenia. Potrzebę prostowania.
Jak bardzo, moi drodzy, brakuje nam dzisiaj takich właśnie ludzi, ludzi jednoznacznych, ludzi bardzo przejrzystych, jakże bardzo cierpi dzisiejszy świat z powodu miałkości i niejakości swoich liderów. Jednocześnie jakże bardzo świat nie lubi słuchać takich ludzi, którzy bezpardonowo, bezkompromisowo i z mocą głoszą absolutny prymat Pana Boga, niezłomność, niezmienność prawa moralnego, potrzeby nawrócenia, potrzeby rozsuwania ścieżki. Dlatego też Benedykt XVI, nasz papież, jest tak bardzo krytykowany na przez tego Benedykta. Dlatego tak wielu ludzi nie chce słuchać jego słów. Dlatego przypuszczane są na niego zmasowane ataki medialne. W swojej książce pod tytułem Bóg i Świat bardzo ładnie napisał: gdyby cena Kościoła było jedynie poddawanie się wszystkim i unikanie konfliktów, aby zapobiec kłopotom i niezadowoleniu, to jego rzeczywiste posłannictwo nie miałoby żadnego znaczenia. Identycznie oprócz formy chrześcijańskiej, on na pewno konfliktów nie szukał, ale też nie było jego celem unikanie ich za wszelką cenę. Jego usta były rzeczywiście ostrym mieczem. Dla wierności prawdzie nie obawiał się nawet śmierci. Miał głęboką świadomość, że jest głosem wołającym na pustkowi, a jednocześnie wołać nigdy nie przestał. Wiedział, że prawda jest prawdą, nawet wtedy, gdy nikt w nią nie wierzy i nikt jej nie lubi, a kłamstwo zawsze będzie kłamstwem, nawet wtedy, gdy wszyscy w nią wierzą. Drogi ojcze prowincjale, patrząc na Jana Chrzciciela, chcemy dzisiaj w dniu Twoich imieni, w roku Twojej modlitwy posłów, życzyć Ci, byś tak jak Jan Chrzciciel, prostując ścieżki również naszej prowincji, kierował się w swoim życiu złotą zasadą postępowania. Byś tak jak Twój patron nigdy nie obawiał się politycznej niepoprawności czy niepoprawności, byś po imieniu nazywał problemy, których wielokrotnie będziemy pewnie my życzyli. Byś był głosem, który nie przestanie wołać. Dałeś się nam jednorodnie poznać jako człowiek prawy i uczciwy. I za to Ci dzisiaj chcemy podziękować. W tej kadencji będziesz naszym ojcem prowincjalnym, to znaczy w Twoich decyzjach będziemy szukać dla siebie woli Bożej. Ty będziesz nam mógł wierzyć, jako ten, który jest ministrem, czyli sługą, a zarazem naszym Ojcem. Życzymy i prosimy, byś nigdy nie powołał na nas gniewu, byś nasze twarde karki naginął raczej z ojcowską miłością niż na nas. Ja myślę, że Twój patron nie będzie dla Ciebie punktem odniesienia w sytuacjach trudnych. Ja nigdy nie braknie Ci siły przekonywania w relacjach z wszystkimi braćmi. Tak mocno, jak mocno była siła przekonania Jana Chrzciciela. Bądź skałą dla nas wszystkich, tak jak Jan Chrzciciel był skałą. Come on.